Dzień dobry. Tęskniłeś? Wiesz, że masz swój pomnik na Malcie, Stefanku? Ale z ogonem do góry. Ty też zrób ogon do góry, bo jedziemy po petardy, kochany mój. Hej! Jest! Dawaj go, dawaj, dawaj, dawaj! Jest! Raz, dwa, trzy. Trzy Deusy w akcji. Dzień dobry. Widzimy się ponownie po krótkiej przerwie. I po raz trzeci będziemy łąkę robić. Ale skoro wychodzą, my dalej będziemy tego dzwona szukać, nie? Trzeba dzwonek skompletować, nie poddajemy się. Także dzisiaj z Wojtasem, z Dzikiem ruszamy na... Będziemy ten... Complete, mission complete robić. Miłego oglądania. Dzwoni, dzwoni. Aż w uszach dzwoniło. Ale kurde, pierwszy strzał jaki ładny. O, pięknie, trójeczka. Ty, ja już zaczynam. 120 część talara, te trzy fenigi szajdemunce. Ja tu zaczynałem już od jedynki, a teraz zaczynam od trójki. Pierwszy strzał po 30 sekundach po odpaleniu Deusa. Ale pięknie. No jest bajka, ty. Taka piękna moneta. No i petarda. Zaczynamy znowu od petardy. Ja mam kalesoniaka. Pokaż go jeszcze raz. Stary. Aha. Ale nie srebro raczej. Ale nie srebro. No trudno, szukamy dalej. Dalej sztuczców. I co? Liczyłem na złoto Weimaru. A mam niestety 67 rocznik do pozdrowienia. PRL-ium 10 groszy. Jak plastikowy. No plastikowy. Jo, ale łóżko jest metalowe. A też jest orzełek. No. Plastikus? No plastikowy, PKP. Kurde. Blisko aktorów. A tam idzie łowca dronów. Już do nas. Łowca dronów zasuwa. Siemandero. O, widzę, ty już na stację przygotowany jesteś. O, wy dwoje na stację. Siemano. Hejo, cześć. Żółwik może. Siemano. Żółwol. Co tam? Budziczek. O kurde, no proszę. Petardinio, tam u góry? Tak, tak. U góry, no. No to pięknie. Ledwo zaczęli, a Dziku już mówi, czas na stację. Tak dawno stacji nie było, to chyba trzeba zacząć. Ja jestem ciekaw teraz, czy ludzie tu napiszą w komentarzu, wy sobie stację robicie, a tam się dzieją cuda, nie? Ciekawe, czy teraz, pod filmem z Malty tak pisali, to ciekawe, czy teraz napiszą, co? No nie wiem, zobaczymy. No zobaczymy, zobaczymy. Może stacja też jest niewskazana. Międzywojnie jest trochę mniejsze. Ja chciałbym 2 grosze takie. Ja wiem, ty bardzo byś chciał. Ja. No i... No i mogę wracać, ja? Kaszubska Boratynka jest. Można wracać tak na jest. Spokojnie, ale najpierw fantów trzeba nakościć. Petard! Coś znajdziemy. Dobra. Było monetium, ale to kopnąłem nogą. Kurde. Jest, dobra. Weź się wyłącz. Kurde, maltański król PRL-u powraca. 2 ziko. 77 rok. Pozdrawiamy. I mam strzał. Mam strzał petardę, tylko kurczę, zastanawiam się jego stan. Czy to takie cynkowe, ołowiane, ale jest mega petarda. Patrzcie. Co masz? Weź nie świruj, patrzcie, ja mam orzełka, już idę, Woldi, ale orzełek, jest korona na bank, bo to jest jakiś fajny polski guziolek, ale już, cukierka masz? Cukierka mam. Kurde, no nie wierzę. O ja pitole, o kurde, zobacz ten, mój orzełek, ale pięknie, gdański cukierek. No ale dziwny, nie? Bo to taki jakby ołowiany, ale jest... No kurde, Woldi, ale że się rozwalił system teraz. No, że się rozwalił systema. Piękny gdański cukiereczek.
Tak jest, korona, dwa krzyże, 1900. Ale jest ślicznych. Obżarciu, bo obżarciu, ale przepiękny. Żeby każdy obżarciu był taki przepiękny, nie? Kurde, mistrzu. Gratulation. No to masz, gdzie jest ten mój? No kurde, ale zobacz, co to jest za orzełek. No patrz, koronę ma. Ale jest taki... Może jakiś słaby producent albo coś. No jest korona jak byk, jest, nie? Ale no. Śmiękki wyglądał. No to piszcie w komentarzach. Piszcie w komentarzach, nie o znalezisku dzika, bo to jest wiadomo, gdański cukierek, mega petarda, ale o tym guziczku, co to może być za guziczek. Dobra, lecimy dalej. Bo widać teraz już elegancko, o, korona ta duża, tak? No nie wiem, włóż to też w to WD, może się odmoczy, może będzie lepiej wtedy, nie? No, zobaczymy. PRL-e też się liczą. Zaczęło się od skarbu PRL-i? 409. No i pozdrowionka. Będziemy kielich jeszcze. Lecimy dalej. Jak sypie Gdańskiem, to petarda. Gdańskie piękne. Tanie niestety. Nie wiem, czy zobaczysz, ale jest gdański. Jest, fenolek gdański. No. Jest, jeden fenik dancik. A żeś to kurde wydłubał jeszcze. Kaszubska Boratynka też. Jest, no. No kurde, Wojtas. Trz, żuwol. Masz fajne ten pudełko na monetki. Czemu takie małe? Chcesz mało nazbierać? Mało, ale konkretnie, tak? Sypie petardami, nie? Sypie. To chyba już, widzowie drodzy, jesteście przeproszeni za te wycieczkowe filmy, których tak nienawidzicie, nie wiem czemu, ale one przecież są piękne. Także jakbym mógł was prosić o rozgrzeszenie, włączcie subskrypcję, włączcie dzwoneczek. Oczywiście jaja. Nagrywamy to, co nagrywamy, to, co lubimy i bawimy się dalej. Stacja numer 2. O, na sucho? No to nie jest stacja, kurde, no jak? Nie, no na sucho to nie. A Łukasz jaki uśmiechnięty, zobacz, bo on tylko na sucho. Ale Woldi na sucho? Nie, no musimy coś zorganizować. Albo pruski, albo pułaski. Kurde, co to jest? To nie jest gubio. Tu jest guziol, ale jakiś dziwny. Albo to już wyszło to uszko tak na zewnątrz. O, jakiś dziwaczny. To jest guzik herbowy z LML. A tym razem wpada hydra. Hydra, znak tajemny hydry. Taki fant. O co, niepodobne? Podobne. Kto ogląda, ten wie, że to hydra. Kawałek jakiegoś zdobionka. Ale my już teraz tu naprawdę chodzimy takim małymi tip-topkami, wolnym kroczkiem, żeby cokolwiek wychwycić, bo śmieci jest dużo. Nie ukrywajmy, śmieci jest dużo. A dobry sygnał, żeby trafić, coś takiego wyciągnąć, to naprawdę trzeba się dobrze nasłuchać. Moniak moniakowaty. Ale wam powiem, zrypany jestem, żeśmy mieli pobudkę 3:50, żeby dotrzeć na lotnisko i wrócić tutaj do Polski. Także wylot był 7:20, 3:50, wiecie, 11 w domu i 12 na wykopkach, ale mam monetkę. Ale mam monetkę i to będzie, o, Adolfinio. 5 fenolków adolfowych. No i super. Przyda się. Kurde, ja tu mam coś do doczyszczenia. Widzę z wzorkami. Chyba. Ale Wojty trafił petardę. Cały? Połówka? Może gdzieś jest druga. Ale piękny. Ojej, masz ten, szczotkę. Weź tu przejedź szczotą. O, ale żeś wywalił teraz.
Będziemy się z Waldiem zamieniać na 10 fenoli, nie? Ole strzał! 8 O kurka! Nie bardzo nieznana jednostka. Ale to niemiecki chyba, niemiecki, nie? Niemiecki, niemiecki. No. Ty, ale petarda, Waldi, chodź. Machnią? Machnią? Machnią. Pewnie, co to jest? Nieśmiertelnik. Ja widzę, ale jakiś ósmy pułk. Ósmy. To jest batalion, czy coś tam, nie wiem. Trzeba będzie rozkminić. No ale to, oj, ta skurde szacun. Trz, żuwol, piękny strzał. A mnie tylko fantazja zmyliła. Porysowane, coś pokręcone i wcale nie było. No ale żeś tu kurde teraz szarpnął fanta. Chyba fant dzisiejszy, fant dnia. Dobra, jeszcze kawalątek. A ty wiesz jak ja mówię, jak jest zielona patynka, to albo cesarstwo, albo Gdańska po międzywojnie, nie? Ha! Międzywojnie. Piękny orzełek już jest widać. Ale to będzie chyba dwójeczka. To będzie dwójeczka. Tak wielkościowo patrząc, trochę już jest uszczypnięta zębem czasu, ale jest orzełka widać. Także będzie dwa grosze międzywojnie. Petarda. O, dziku mówi, że już ustalił nieśmiertelnika. A ja mam piękne cesarstwo. Czekaj, zaraz przyjdę. O, ale śliczne. Dwa fenigi, cesarstwo. 1875. Jaki piękny stan, tymennica normalnie. Ale petarda. Kolejna fajna rzecz. Ale to będzie, nie wiem, od jakiegoś wozu, czy co? Widzisz? Widzę, że jest kółko. No. Oho. Waza, o tak. Jakaś waza, nie? Mhm. Ten. Kurde, jak tu sypie, nie? Teraz. Ale no, lampa Aladyna, ty. Potrzeć. I życzenia. 3 złote monety. Okej. Okay. Ja tarłem, to mi się spełni. Jeszcze raz. Zobacz, Waldi. Fajna nabijka. Wow. Fajne, nie? Piękna. Nabijeczka. I zobacz, jaki to jest konkretny laps, nie? Ja. Jest możliwość pominięcia? Nie ma, bo będziesz chodził. Jak nie włączysz wykrywacza. No właśnie. Będziesz chodził i kurczę, no źle stąpniesz, źle zrobisz inny kąt natarcia. Nie mówmy o natarciu, ty, bo zaraz będą znowu wojenne tematy. Piękne, piękne rzeczy. To już chyba z Adolfów teraz mamy wszystko, co? Dyszka Adolfowa. Nawet niezły stanek na dyszkę. Ja mam piątkę, ty masz dyszkę, jedynkę. I piątkę też mam. Tak? No widzisz, jak mamy, kurde, Adolfowo. Następna zielona. Waldi, dołączam do was. No, 1930. Jeden fenolek. Ale petarda. No to mamy wszystko. Trzech wspaniałych, każdy po Gdańsku. Ale petardinio. Naprawdę wyszło ładnie, bo to już z daleka wygląda. 10 fenolków. 10 fenolków. Te, które ja lubię najbardziej. 1917. 10 fenigów. Dobra, to jest moja ostatnia. Ja już mam dość na dzisiaj. Jestem kaputty. Przecież dopiero z czasu wróciłeś, już masz, jesteś wypoczęty. Zobacz, jaka ładna. No. Zostają z tym napisem. Nazbierało się, nie? Ile byliśmy? Która jest? 3 godziny? No, prawie 4. Rewelacja. No dobra, nie wiem, chyba tu uważam się za najsłabszego dzisiaj. To zacznę od moich. Tu jest ten nabijka z lampą Aladyna. Guzik LML Due Fake. PRL-ki. No przegląd monet, ty zobacz. Międzywojnie. Gdańsk fenolek, dyszka piękna, piątka Adolfinio, dwójka cesarstwa, 3 feniogi pruskie, no i ten guzik, orzełek z koroną. Nie wiem co to za guzik, dajcie znać w komentarzach. No Waldi ma tu kaszubską boratynkę, a nie, Wojtas też ma, a ja nie mam tylko, to wy macie po kaszubskim. No ale Waldiego strzał dzisiaj, to jest gdański cukiereczek, to jest naprawdę mistrzostwo, to są tak rzadkie te monetki, nie? Nawet u nas, no, ale jest piękna.
piękny gdański cukiereczek. Wojtas ma fenolka gdańskiego. No i chyba dzisiaj strzał dnia, nie? A co, Waldi, ustaliłeś, że co to jest? Trzeci pułk, co to było? Pionierów. Trzeci pułk pionierów? No, przedwojenny. Aha, no i piękny strzał. No tak, no, no trzeba. No i co, my kończymy, zawijamy się na chatę. Nie będę tu dużo mówił, czy wam się podobało, czy nie podobało. Po prostu macie dać łapę w górę, subskrypcję i tyle, nie? Nie ma w ogóle innej opcji. Dobra, nara, do następnego.